Oczywiście każdy z biorących udział w wyborach spodziewa się wyniku znakomitego. Nie spodziewałem się drugiej tury, także specjalnie zaskoczony nie jestem. Natomiast oczywiście zawsze mogło być lepiej. Tutaj nie będzie podobnie, że pan Jasiekiewicz nie startuje akurat, nie jest kandydatem na prezydenta. Mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że wówczas, przypomnę, miałem 19% głosów. Teraz mam 30 w zasadzie, więc do 50 tutaj brakuje 20, przedtem brakowało ho, albo i więcej. Wiem, że współpraca z wszystkimi jest możliwa pod warunkiem, że chcą pracować rzeczywiście dla miasta, a nie na rzecz jakiejśkolwiek partii. Wtedy jest wszystko możliwe. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie.